Piękna rybka. Praktycznie na samym początku wędkowania. Kijek pracuje, amortyzuje pięknie odjazdy. Teraz zobaczymy, co mamy na końcu. Jest i pan pleń. Zameldował się. Trzeba się do niego zbliżyć. No niestety, brzeg wysoki, spróbujemy go wziąć na wędeczce do góry. Klonek nie za duży, ale zameldował się na zestawie. Wypuszczamy. Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj nad jedną z mazowieckich rzeczek w poszukiwaniu kleni, jazi i okoni. Rzeczka jest nie za duża, jak widzicie. Charakteryzuje się zmiennością dna. Raz mamy kamienie, raz mamy zielsko, raz mamy głębsze rynny. Także naprawdę jest mega urozmaicenie na każdą, że tak powiem, przynętę, sposób wędkowania znajdziemy tutaj miejsce. Pogoda jest dzisiaj naprawdę w porządku. Raz świeci, raz słoneczko zachodzi. Wiaterek nie za duży. Także próbujemy. W dniu dzisiejszym nastawiam się na klenie, jazie, a przyłowem pewnie będzie okoń. No, nie będę próbował dzisiaj łowić okoni, wybieram miejsca typowo jaziowo-kleniowe. Łowimy dzisiaj na wędkę z Westina W3, 2,42 długość, od 2 do 10 gram wyrzutu, który nam w zupełności wystarczy do tego typu wędkowania. Niech was nie zmyli nazwa street stick, no niby miejskie wędkowanie, nie, absolutnie. Znajdzie ta wędka zastosowanie praktycznie w każdym z możliwych miejsc. Nie musi to być miasto. Wędka dwuskładowa, także jak się przemieszczamy po tych krzakach, które widać na brzegu, wędkę można złożyć i nie ma problemu, żeby przez te 1,5-metrowe pogrzeby się przedrzeć. Przelotki są LTS-ki, pięknie zbudowane, blisko blanku. Dobrze rozprowadzają żyłeczkę, dobrze również w momencie brania, holowania ryby. Pracują razem z blankiem. Uchwyt mamy z wysokiej jakości pianki Ewy. Blank jest na matach Toraja. Akcja bardziej jest szczytowa tej wędki, ale w momencie holu ryby ugina się, praktycznie pracuje całą swoją długością. Także tutaj, jeśli chodzi o łowienie gumą, tak jak w tej chwili to robimy, to naprawdę czuła szczytóweczka. Pięknie nam pomaga w pracy przynętą, a w momencie brania praktycznie potrafi się złożyć do samego dolnika. Jak popatrzymy sobie na tą wędeczkę bliżej, jak widzicie, jest mega estetycznie zrobiona. To, co mi się najbardziej podoba, super gadżet w piance, kawałek koreczka, kładziemy sobie kciuczek, naprawdę to fajnie tutaj wszystko razem leży. Uchwyt do przynęty też pomaga, jeden fajny gadżecik. Przy składzie mamy dwie kreseczki, które pomagają nam złożyć wędkę idealnie w linii prostej, żeby przelotki się układały równiusieńko po całej długości kija. Na dole oczywiście logo, też super sprawa, jak wędeczki leżą sobie, nie wiem, w garażu czy w samochodzie, od razu wiadomo, co wyciągnąć. Do tej wędeczki, moim zdaniem, najlepiej założyć taki kołowroteczek wielkości tam 2-2,5 tysiąca. Oczywiście nie za ciężki, teraz robią te kołowrotki takie, że tam przy tej wielkości to jest 180-200 gram. Idealnie waży się z tą wędką, także po całym dniu rzucania nadgarstek nas nie boli. Pięknie to się wszystko razem ze sobą łączy. I mamy przyjemność złowienia. Kolejna rybka na rozkładzie. Spory nurt. Wędka pięknie pracuje. Na razie szczytem, ale już, jak mówiłem wcześniej, potrafi się złożyć do samej rękojeści. Widać, na czym ryba dzisiaj żeruje. Ściąga glony z kamieni, ale na gumkę też wzięła. Wypuszczamy, troszkę niech złapie powietrze. Szła. To jedziemy po następną. Delikatnie nad zielskiem prowadzimy. Woda płytka. Siedzą w tym zielu, widać je.
Piękna ryba. Troszkę większa od tamtej. Łowiona na gumę, prowadzona wachlarzem tuż pod powierzchnią, nad tym zielskiem, jak widzicie. Mamy chlenia. Super sprawa. Pędeczka pracuje. Nic tylko łowić. Nurt jest spory, także użyjemy podbieraka tym razem, żebyśmy jej nie zgubili. O, to, to, to. Wybrałem taki odcinek rzeki, gdzie na krótkim odcinku mamy jakże odmienną charakterystykę. 30 metrów w górę, płytkie, kamienne bystrza z zielskiem. 30 metrów w dół, mega spowolnienie, rynna głęboka około 2-2,5 metra. I taki wolniaczek, który myślę, że spokojnie da nam połowić na gumę. I na pewno też czai się tu jakaś rybka. Używam teraz szatizów, piąteczek, na główce 1,5 grama. Myślę, że tutaj nawet można założyć cięższą. Nie ma tutaj zaczepów zbyt dużo. Spokojnie możemy dojść do dna i spróbować złowić coś z głębszej wody. Po zarzuceniu pozwalam opaść przynęcie bliżej dołu i delikatnym. Ona sobie schodzi teraz z nurtem w stronę brzegu, gdzie jest granica z zielskiem, i delikatnymi ruchami podciągam. Chociaż szatis charakteryzuje się tym, że praktycznie bez żadnego tutaj podciągania, grania szczytówką, on i tak pięknie pracuje w wodzie. Nie dawałem specjalnie cięższej główki, jakieś tam 3-4 gramy, bez sensu, lepiej niech troszkę ta guma popracuje w toni przy opadzie delikatnym, a nawet w nurcie, niż mam pacnąć o dno i szarpać ją cały czas w górę. Używam dzisiaj szatiza w rozmiarze 5 cm. Oczywiście są też i większe, i 7,5 na sandacze, na szczupaki, na wszystko. Dzisiaj używamy piątki, ponieważ jest to moim zdaniem optymalna wielkość gumy do tych ryb, których dzisiaj szukamy, tak? Z czym się charakteryzuje? Ścięty brzuszek, mega migotliwa praca, spora gama kolorystyczna, także na każdą porę dnia, pogodę, deszcz, słońce jesteśmy w stanie sobie coś wybrać. Tak jak już wcześniej mówiłem, guma ta pracuje nawet jak jej nie ściągamy. Jeśli jest troszkę szybszy nurt, ona sama już pracuje, delikatnie lusterkuje. Ma przycieniony ogonek i to kopytko też robi mega fajną robotę. I wypinamy rybkę.